To jest jakaś mysz, kurczę, wiecie, bo wiecie jak ja kocham myszy w serii Earthbound, po prostu mamy z nimi taką potrzebę gadania do myszy, tego typu rzeczy, nie wiem. Okej, więc mysz, co nam powiesz? Mam dla ciebie specjalną opowieść! Specjalnie straszną opowieść! Czy chcesz to usłyszeć? No dawaj, skoro chcesz. Prawda jest taka, że od długiego czasu brałem orzechy, które odnalazłem w lesie i ukrywałem je w tym domu! Ale kiedy sprawdzam je innego dnia, jak tam z orzechami, to one są przerabiane na chleb! Ha? Nie jesteś jakiś wystraszony czy coś? Pff, i to wszystko! Przyznaję, całkiem zabawny dialog z tą myszą. Jak mówię, myszy są świetne w całej serii Earthbound, serio. Już pamiętam o Maćku nawet, którego, no, mysz niby nawet imienia, ale on sam nazwałem Maćkiem w Earthbound. Naprawdę już mi się tegoś przypomniał. Wiem, że jesteście szczęśliwy. Także wiem, że dom Izaka jest przy wejściu do lasu. No, w końcu już tam byliśmy w razie pierwszym, więc no, jeżeli byście zapomnieli, to tamten bezpański pies to przypomni wszystko. Okej, teraz jednak się przejdę do cmentarza, bo w wiosce Tezmeli już nie ma raczej nic innego do roboty. Ale w cmentarzu, owszem, najpierw skoczę tutaj na prawo do grobu Chinowy. I kogo to mamy? Alek! O, cześć małpo! Ty tutaj też chcesz złożyć hołd? Dzięki! Możesz być ten chleb orzechowy, który mam w swojej kieszeni. Jak tam ci się zmieścił, pojęcia nie mam, ale nieważne. I zastał ta leka ma trochę chleba. O tym też całkiem warto pamiętać. Ten grób... to jest grób mojej córki. I to wszystko. Flint zawsze dostała kwiaty przy grobie Chinawy, tak to jest napisane. To mam jeszcze te całe słoneczniki. Tak właśnie też nam pisze, że są to ulubione kwiatki Chinawy i tak dalej. Ale tam już nie mamy nic do roboty. Teraz idziemy dostarczyć te całe pudełka szczęścia. Czy szczęśliwe pudełka, nieważne. O, jeszcze jest mapsą przy jakimś grobie. Jeżeli potrzebujesz czegoś od kochającego mapy i posiadającego mapy mapsona, to musi być mapa, czyż nie? O, jesteś małpą, ale masz mapę. Z jakiegoś powodu aż mam ochotę coś na niej zaznaczyć. Daj mi to na sekundkę. I nasza mapa jest już oznaczona. I tak, te trzy kółka, no oczywiście oznaczają, no gdzie są domy Izaka, Bifa, Ebi i Ebota. No Izaka dom jest właśnie, jak tam ten pies powiedział, tuż przy wejściu do słonecznego lasu. Dom Bifa jest tam na południe. Tam trzeba, tam na tej drodze, gdzie się idzie do domu West, tam mniej więcej, tam trzeba skręcić właśnie na południe. Tam będzie właśnie Beef na nas czekał. I Ebi i Abot są gdzieś na środku wioski Tezmil. Więc, no tak czy siak ich za chwileczkę odnaleziemy. I tu są te całe cztery pudełka, tuż koło tego grobu, z którego wyszliśmy z pustyni. To może był tamten z tyłu? I znowu taka muzyka, jakby właśnie fasad do nas dołączył. A nie, ten tutaj jest zniszczony. Smugo jest napisane. Resztę pozostałem tobie. Nie wiem, co ten napis znaczy. O co w ogóle chodzi z tym napisem, że na grobie się pojawia, nie mam pojęcia, ale już nieważne. Okej, teraz jednak już przejdę do dostarczania tych całych pudełek szczęścia. I najpierw może jak dam pudełko właśnie... może dam jeszcze najpierw pudełko Ebi. Albo Ebota, jak w końcu mówiłem, Ebi i Abot są małżeństwem, więc... za chwileczkę zobaczycie, o co chodzi z tym, że dlaczego to jest ważne jednak. Tak, to jest ich mieszkanie, tam to... może teraz Ebi, bo nawet nie wiem, jak ona reaguje na to pudełko. O, pan małpa! Jesteś tutaj, żeby to dostarczyć? Dzięki! I tak oto daliśmy pudełko szczęścia Ebi. O, ty też jedno zamówiłaś Ebi? Więc ja chyba swoje zamówienie, no, odwołam. Czas za kłopoty. Widzicie, są małżeństwem, więc oni potrzebują tylko jedno pudełko szczęścia. Tak, tu mam właśnie takie rozpakowane pudełko z takim jakby, nie wiem, jakiś różowy monitor czy telewizor, coś takiego. I to jest jedno pudełko szczęścia. O co z tym może biegać? Ale jak mówię, skoro Ebi i Abot są małżeństwem, to oni nie potrzebują więcej niż dwóch takich pudełek, więc... mamy o jedno pudełko mniej do dostarczenia całe szczęście. Więc teraz już się może przejdę dalej do... może teraz do Izaka, bo jest tak chyba bliżej mi się zdaje. No to też tylko dwa pudełka zostały do dostarczenia. I znowu taka trochę smętna muzyka, ale trudno. Też trochę szkoda, że Sasa podczas tego noszenia pudełek nie może biegać. Trochę jednak tylko tak, no trochę wolno chodzi. To trochę może być takie... to zadanie dosyć monotonne i nużące, ale przeżyjemy.
W końcu potem w grze są jeszcze bardziej nużące zadania, szczerze. Ale ogólnie, jak mówię, nie ma co narzekać, gra jest świetna i nie ma co narzekać po prostu. Wiem, powtarzam się, ale już mniejsza. Ok, jak mówię, teraz wejdę do Słonecznego Lasu. Jak mówię, tam czeka na nas Izak. Tam to są niby też modliszki, możemy z nimi zobaczyć, ale jednak no osobiście nie ma co. Nie ma po prostu po co, skoro one tak coś jak tam dadzą tylko 2 punkty doświadczenia za walkę. Okej, z myszami nie walczcie, bo myszy no jednak was no mogą poważnie zranić. I też po prostu jak mówię, Sasa ma fatalną ofensywę i z taką ofensywą po prostu sobie z myszami nie poradzi jednak. Okej, jest dom Izaka. O, czy to jest to? Co to jest? Czy to mi naprawdę przyniesie szczęście? No, zobaczymy. Na pewno trochę bardziej zabarwi twój taki drewniany, taki jednolity dom. Okej, więc tyle co tutaj tego pudełka. Widzicie, tak trochę to wygląda jak taki telewizor czy coś takiego. Tak, pudełko szczęścia, nie jesteś do końca pewien, co z tego sobie zrobić. A no już tyle co do tego, tam jest jakiś orzech, ale go nie będę brał, bo w końcu nie ma potrzeby. Okej, teraz się wrócimy i... Jak mówię, myszy, osobiście te chciwe myszy wolę unikać. W końcu z nimi też się nie dogadam jak z tymi myszami, które właśnie na przykład właśnie tam nam mówią te całe straszne opowieści w cudzysłowie i tak dalej. Ok, więc jeszcze zostało jedno pudełko. A są tylko jeszcze Beef. No bo to jest ostatni klient Fasada. I po raz trzeci smętna muzyka. I znowu powoli, powoli. Nie, może coś zaśpiewamy podczas tego, gdy to noszę. Chociaż sobie lepiej nie, bo znowu kurczę, nie wiem, zaśpiewam jakieś, nie wiem, Dark Souls czy coś takiego jak w tym let's playu Super Castlevania 4, w tym samym Simon Belmont czy tak dalej. A co, ten cały Dark Souls, ten cały Barbra Streisand? A czy ja ten kawałek oczywiście słyszałem po raz pierwszy jakieś tam parę tygodni czy może miesięcy temu? A czy uznałem, że to jest taki kawałek okej i tak dalej? A to nie jest jakiś szczególnie najlepszy na świecie, ale jest okej, taki całkiem fajny do... taki fajny do posłuchania, do potańczenia i tak dalej. Ale teraz tak w tym tygodniu jakoś tak po prostu go nie mogłem przestać słuchać, nie mam pojęcia czemu naprawdę. Cały czas go słuchałem bez przerwy i mi się naprawdę zaczął podobać. Nie wiem, dziwne rzeczy. O, co nam mówisz, opowie Nen, tak jestem ciekaw. Trzymaj tak dalej, panie małpo. Dziękuję Nen za słowa otuchy. Okej, tu będzie ten cały dom Beefa. Oto on. O, wielkie dzięki! Teraz też mogę być szczęśliwy! I z jakiegoś powodu właściwie się czuję szczęśliwy. I tak oto ostatnia skrzynka jest dostarczona. Ostatnie pudełko szczęścia. I jej szczęśliwa muzyka, możemy się wrócić do Fasada i powiedzieć mu, że nasza misja jest zakończona. Oczywiście tak mamy nadzieję też, że no, że zdążymy i że Fasad nam da tego całego banana i tak dalej. No więc jak z bananem? O, czy żeby on jakiegoś jadł? Fasad, co jest? I zaraz, jakie 25 minut? To ile to było minut, które minęło właśnie przy tym, odkąd zacząłem tą misję w ogóle? No na pewno nie więcej niż, no może więcej niż 10, a na pewno nie więcej niż 15, a to nagle 25 minut. Nie wiem, czy w tym świecie tam w grze czas leci inaczej niż tutaj normalnie? Nie wiem. 25 minut, nie, źle. Chciałem ci dać jakiegoś specjalnego banana, jeżeli to dostarczysz w mniej niż 3 minuty. Co nad nim, czy jest w ogóle możliwe, ale mniejsza. Ale chyba jednak ty nie chcesz banana. Ty bezczelna mała małpo! Niuhi! Hej ty! Ile będziesz przytomna, ty głupia małpo? No to teraz się wrócimy do zamku Osokę. Na końcu nam, no Fasad też tam właśnie dzwonił, że mówi, że tam za chwileczkę wstąpi. Bo tam właśnie się tam dzieje, że są tam jakieś inne osoby w tym zamku, właśnie mniej więcej Duster, który no niby jest dla nich zbyt silny. Okej, więc jak mówię, do zamku Osokę na północ. I tam co nieco załatwimy. I już słyszymy czołgi. Oj, Nipolit, co nam powie Nipolit? Czy tam Nipolite? Nie jestem pewien. Ja czy Nipolit, bo wiecie, to jest takie trochę jakby... takie trochę zmienione takie imię Hipolit. W końcu był ten Hipolit świeższy w Pinokiu mniej więcej, był Hipolit.
Nie wiem, kim jesteście, ale lepiej jakbyście byli ostrożni, jeżeli wchodzicie do zamku. Jacyś goście ubrani jak świnie weszli tam i nie zamierzają nic dobrego. Okej, tyle co do Nipolita, ale też jeszcze pójdę tutaj na wschód. I co, to mamy jakiś grzyb? Nie, to jest klamka Flinta. Co ciekawe, jak ona się tu znalazła? Hej, nie bierz tej taniej, klamkowatej rzeczy, czegoś tego typu? I wpadł do wody. No dalej! Poruszaj i tak się przestań szwędać, co? Okej, więc może do tego zamku wejdźmy. I mamy jakieś świńskie maski wykończone. Widzimy, leżą, są wycieńczeni, nic im się nie chce. Co się dzieje? Czy to odnaleźliście? Co? Jeszcze tego nie macie? A kim są tam ci intruzi? Stoczek i gość, który ma wokół siebie jakby ponurą aurę? Co, ten gość? Ten z brązowymi włosami? Ponurą aurą trochę mojej płaszczy i trochę wygląda jak Menel? Więc gdzie oni są? Trochę zwykłam spojrzenie na gdzie są z jakiegoś powodu. Co? Poszli na najwyższe piętro? Wy głupcy! Aż mnie coś drapnęło w gardle, jak to wykrzyknąłem, naprawdę, ale już mniejsza o to. Wy głupcy! Czekaj, by się nie robili! Nie pomóżcie im tam dostać się jako pierwszy! No to jest świetne! To jest świetne, bo to tak sobie, tak świetka maska, tak wpadłuje w ścianę, tak znikąd i tak dalej. Okej, więc my po prostu wejdziemy sobie tam na wyższe piętro. Też może będą jakieś ciekawe dialogi, kiedy tam pogadamy z tymi maskami świńskimi. Co ty powiesz? W tym zamku kiedyś były duchy. Ale wykopaliśmy za pomocą mocy nauki. Okej, tyle od tego gościa. Zobacz, jak się przejdę na wyższe piętra, może będą jakieś ciekawsze dialogi. Co ty powiesz? Nagle te zbroje nie zaatakowały tak z Lilikot. Jednak mimo... Znaczy tak mimo, że jestem super utalentowany, to oni jednak mieli przewagę. Ale jednak ich zniszczyłem, kiedy wykonałem swój atak ostrej pięści, ostrej kostki, nie wiem jak to na przykład. No a ten mylowaty gość i jego jakby kompania jednak mnie pokonali. Sojnie mnie pobili. No więc wiem, że oni szli tędy, właśnie w tym miejscu, gdzie był ten cały duch, który śpiewa tam to nawet jeśli zapomnisz i tak dalej. Małpa, nie mówię do siebie, dobra. Były to jakieś duchy, które tutaj w czasie prześladowały i miały przyjęcie. Jak my użyliśmy mocy nauki, żeby je wsadzić do pokoju, który jest tam z tyłu. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Okej, wszyscy tylko mówią, że właśnie, że ten staruszek i West i Duster właśnie, że oni wszyscy tam poszli na górę. I wow, trochę jest tego dużo, z tego co widzimy. Jest mnóstwo przyjaznych duchów, co może nam powiedzieć coś ciekawego. Zatem zainteresowanie w mocy nauki, a nieważne, mimo to, że jestem duchem, coś takiego. Najpierw gość, który taki trochę melowaty, a teraz małpa. Najpierw gość melowaty, a teraz małpa. I co się powtarzasz? Czy ty nie mówiłeś przed nim o mapie? Tak, ty mówił o mapie, więc... To będzie strata czasu, paru sekund, ale trudno. O, ja taki... spagniony? O, chyba te literówki były celowe, tak z tego co widzę. Powiecie, on chyba mówił, że jest taki głodny, tam mówił właśnie hangi, a nie hungry, a tam mówi thirsty, a nie thirsty. Wiecie, tam brakuje litery H w tym jego słowie, które powiedział. Czy mogę tu się dostać tam na dół? Może tam jeszcze z kimś pogadam?